Farmaceutyczna jakość produktów. Sprawdź na realfarm.eu/pharmacy. Siemano, witamy Was wszystkich dzisiaj na rowerze. Dzisiaj będziemy trenowali z Abusem klatę. Ja niestety, kurczę, jestem niepoprzespanej nocy, bo to wszystko jest tak spontanicznie. Dominik też uszkodzony bark. Dominik jest kontuzją barka. Nie chodzi nam o to, żeby ten trening zrobić jak trening. Po prostu rzuciliśmy challenge, jak to się mówi, tak, wyzwanie dla Real Farmu, że ile wyciśniemy na klatę, tyle kupią karmy dla schroniska Wowiczu u mnie w mieście. Dlatego szczytny cel. No jeżeli wyciśniemy 400 kg, 400 kg karmy leci na schronisko w Łowiczu. No tak? Nie wiem, czy się zbankrutują, to wiesz. Żeby to się nie okazało, że 200 kupią, a 200 w białku dostaną. W szczytowych formach nie jesteśmy, ale tak. Damy dzisiaj z siebie wszystko. Nie, no tak jak wiecie, wróciłem teraz z tego Arnolda, to jeszcze wszystko odpoczywam. Jak mnie 160 kg zgniecie, będzie wstyd, ale... Nie zgniecie cię, nie żart. No mówię, no nie wiem, zobaczymy jak nie będzie żart. Ten trening wyglądał. No. Nie liczcie na to, że tu dzisiaj maksy będziemy słuchali, wszyscy, bo... Przy okazji wszyscy zobaczycie, jak wyciska natural, czyli ja. Natural one and only. Dobra, to co, zaczynamy, tak? Zaczynamy. Rozgrzewka i lecimy. Przyjechaliście tutaj we trzech. Poznajecie gościa. Ale Krzychu dzisiaj nie będzie wyciskał, no to wiadomo, są ciężary okrutne na klatę, by się chyba Real Farm nie wypłacił z tego wszystkiego. Siema, co tam się robicie? Dzisiaj robimy klatę. Z Dominikiem? Klatę robię pierwszy raz od 7 miesięcy. No to tak, chłopaki koło 200 myślę coś wycisną, te 180 to na pewno pięknie. 7 miesięcy nie robiłem tego, nie wiem, czy zobaczymy. Tak, 180 pęknie na pewno. 150 jest gniot. Chłopaki są silni, także... Nie ma spraw. Dobra, wy sobie ćwiczcie. Chodź, pomogę to ćwiczyć. A ja dzisiaj rekreacyjnie, zestaw dyskotekowy, klata biceps. Zobaczymy później, kto jak będzie wyglądał, a nie jak dźwigał. Kiedyś jeszcze parę lat temu to ja bym mógł Wam pokazać, jak się trzypaki wyciska, a teraz po złamanym ręku to... Pamiętasz swoje pierwsze stówę na klatę bierzesz swoją? Ja pamiętam pierwsze swoje 80 na klatę, jak wycisałem 80 kilo na klatę, to myślałem, gile z nasami leciały. Człowieku, byłem przeszczęśliwy byłem. Ja pamiętam swoje pierwsze 80, to siłownie to zrobiliśmy, znaczy to miało być 80. Wycisnąłem 80, ale... Cała szkoła już wiedziała, że wyciskało 80, ale po przeważeniu krążków okazało się, że było 63. No to ja miałem, ja kiedyś miałem 42, jak miałem, pierwszy raz sobie zmierzyłem, że miałem w ręku 42, no to też oszalałem, nie? No to my z Krzyśkiem jeździliśmy na dyskoteki, to nasze czasy to były, że ja zakładałem sweter i na sweter koszulę, nie? Spod się lał, wiesz, 5 kilo po dyskotece lżejszy, ale w swetrze w koszuli bo duży, nie? Krótko mówiąc, lecimy co 20 do góry. Na razie to są takie serie rozgrzewkowe, bez pasa, bez owijek. Ręce nie przyzwyczajają do wyciskania, bo jak go puszczam, to tak jest. Bo mamy tylko ten ruch robimy, nie na barki, a to jest taki... Dobra, ciężary się zaczynają już poważne, 140 teraz. Naturalna ręka, 52, lewa, 53 prawa. The host! Dawaj! Pierwszy do końca, wie? Co? Pierwszy. Dwa. Trzy. Cztery. Dobra. Po razie? Tak. Ja po razie, wie. Nie waży nic. Może być zgniot już.
No nie. A, no jaki zgniot, no 140, nie przesadzam. Tak mi się, powiem ci, nie mówić, no tak się słabo dawno nie czuję, naprawdę, kurde. Jak ja już mówię, że słabo czuję, to się naprawdę słabo czuję. Trzy, cztery. Dobra. Dobra, pakę 60, biorę to z marszu. Później robimy delikatną przerwę, założymy pakę 80, pakę 70. Zobaczymy, co będzie dalej, tak? Jaki jest twój rekord? 195 kg. Wycisnąłem bez niczego po 3-4 miesiącach treningu. Czysty jak woda z Liwenia. Kto chce, to niech wierzy. Kto nie chce, to nie wierzy. Nie zależy mi na tym w ogóle. Najważniejsze, że ja wiem to ja, ludzie z mojego najbliższego otoczenia, a poza tym jestem bardzo uczciwym człowiekiem i w życiu nikogo bym nie oszukał. I tyle. Dawaj. Jak złapiesz równo, to powiedz. Masz? Masz? Tak, dawaj. Gotów? Trzy, cztery, pop! Dobra. Ładnie. Słuchajcie, nie umiem tu wyciskać. Nie jestem przyzwyczajony do tej ławki, nie umiem tu wyciskać. W ogóle. Może być teraz zgniot na pewno. Tak mi ręce na temat. Miałem 160 kg zgniotu, to wstyd trochę. Tu miałem 16 lat, jak tyle wyciskałem. No, 16 lat. Trzy, cztery. Tak. Co, 1,7? Na razie. Tak, teraz po tym Arnoldzie, jak wróciłem, to już sprzęt zrobiłem dwa razy, już dwa razy zrobiłem. No i dzisiaj, no mówię, tego nie nazywamy treningiem, bo to jest taka no, charytatywna akcja, tak, żeby pomóc i co, no. Tak treningu tak naprawdę w ogóle nie robię. Nie robię klatki, nie robię żadnych bicepsów. Czasami triceps to, no, tam z Krzysztofem robimy, ale takich typu ćwiczeń to nie. I co, wracamy teraz też z serią tych moich, jak to powiedzieć, podróży, tak, po Polsce ze strongmanami. Będą bardzo ciekawe nazwiska teraz, już zaczynamy to kręcić, więc będzie tego strongmana dużo. I jeszcze raz chciałem podziękować za te wszystkie pozytywne komentarze pod tym moim ostatnim filmikiem z podsumowującym te moje przygotowania do Arnolda i ten mój powrót. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim za takie miłe słowa, no, to jest fajne. 180 kilo? 180 kilo karmy by było, nie? Już trochę jest. 180 to już jest bardzo jak duży. Jak ja tego nie wycisnę, to ty to wyciśnij. 180 to już jest bardzo duży ciężar. Jestem z tobą. Nienawidzę robić klatki. Naprawdę, to jest chyba moja najsłabsza strona. Klatki. 180 to już jest ciężkie dla każdego. Nie martw się. No. Trzy, cztery. Jest. Dawaj. Góra. Dobra, lekko. Mam. Mamy 180 kilo karmy. Dawaj, Jabłus. Mocno. Natural. Mówcie gotów. Lubię mam ten złapane. Ja mam wrażenie, że tam pierdolę w to, wiesz? Dasz radę, dawaj. Dobra, dawaj. Bo, trzy, cztery. Dobra, puść. Zapas. Nie jestem przyzwyczajony do tej ławki w ogóle, wiesz? Ta ławka mi nie podchodzi, bo nie jestem do niej przyzwyczajony. Jak to zdejmuję, to mam wrażenie, że uderzę w te... Dobra. Ja próbuję. No ile próbujemy? 200. 90? Czy 200? Próbował? No. A masz 90. Dobra, ładuj. A nieraz jak jesteś, powiem ci, nieraz jesteś jak jesteś niewyspany, nie? No nie. Nieraz powiem ci, jak jesteś niewyspany, słyszysz? No. I czujesz się, że jesteś bardzo zmęczony albo coś, to jest odwrotnie, bo na siłowni będziesz miał siłę. Wiesz, teraz na takim zmęczeniu trenuję. Znaczy to nie jest trening, no, tak się próbujemy bardziej, nie? Weź 90. Nie, już nie robię. Jak pójdzie, to pójdzie, jak nie pójdzie. Ale 90, słuchaj, 90 weźmiesz na pewno, a 200 jest znak zapytania. Spróbujemy. Tak, spróbujemy. Pod rekord się po prostu nie będę kładł, 200 dzisiaj nie będę chyba raczej próbował, bo mnie boli bardzo barki, mam nadciągnięty brzuch.
I ostatnio, szczerze mówiąc, od 3 tygodni odpuściłem wyciskanie na klatę i muszę z powrotem wrócić do formy. Ale jak 180 wlatuje lekko zawsze, to nieźle. I przypominam, Team Natural. No. Też. To jest tak jak naprawdę, bo tam piszecie w komentarzach głupoty. Ja naprawdę go znam trochę czasu i naprawdę nie bierze. Naprawdę z ręką na sercu mogę wam powiedzieć, że nie bierze naprawdę. Taką po prostu ma konstrukcję, taką ma genetykę. Nigdy nic. U mnie forma, ja powiem tak, jak trenuję, jestem w formie, wyciskam w granicach 195, 200 kilo. Nie trenuję rok, przyjdę po roku nietrenowania, w ogóle nie trenuję rok, przyjdę, wycisnę na pewno 170 wiesz, kilo, 180. Czy mnie zaskoczył trochę, bo kiedyś nogi ma bocianie, ale kiedyś kręciliśmy to no, nie mam nóg. Wieśniaczki, no coś takiego tu kręciliśmy. Ta. I walizki mu daliśmy po 100 kilo, to przeszedł, nie? Przeszedł te walizki. No, z walizkami... To byłem zaskoczony, nie? No bo wiesz, nogę ma słabą, tak? Słabą. Pleców nie robisz. Ja nie robię nogi. Pleców nie robisz. Ale przeszedłeś. No, taki, ta. Taką po prostu ma taką... Ja ogólnie od małego byłem silny. Taką chłopską siłę, nie? Na rękę byłem silny. Dobra, popróbujemy. No ale więcej wyciskam 210, ale ja wtedy robiłem klatkę. Teraz tej klatki nie trenuję. W ogóle. Ja myślę, że weźmiesz te 200. Znaczy, po, jak widziałem, jak wyciskałeś 180, to myślę, że te 200 weźmie. Czekaj, myślę, że... Weźmiesz. Dobra, 3, 4... Góra! Brawo! Mamy 200 kilo karmy. Brawo. Ja sam jestem w szoku, mówię, klatki nie trenuję. W ogóle, naprawdę, z ręką na sercu. Bo jak miałem 19 lat, widziałem 210, bo byłeś nawet wtedy na siłowni. Tak. Nie, 20 lat miałem. 202 razy widziałem, jak wyciskałem. 202 razy, ale 210 u nich na siłowni wisnąłem. To mój rekord, tak. No ale Konrad ma 22 lata i martwy ciąg, 370 kilo, nie? No, martwy trenuję, klatki nie robię, bo nie mam, nie jest mi niczego, zresztą widzicie, nie ma klatki, wielki brzuch, bo nie robię klatki w ogóle. No to co, mi nie wypada nie spróbować 190, tak? Nie chcesz 200 atakować? Nie, chyba nie, bo nie. Ja jeszcze spróbuję 210. No to próbuj. Ale to nawet 190. Tylko, że ja tak, albo się położę pod 190 i wezmę raczej to 190, albo się położę pod 200 i mnie zgniecie, no to nie wiem co brać. Bo jak się położę pod 200 i mnie zgniecie, nie będę się kładł już pod 190. Kurde, no nie, ciężka decyzja. Dobra, to wezmę, dobra, 190 założymy, dobra. 190 założymy, najwyżej dłużej odpocznę, spróbuję 200, no. Zgodnie z umową, no. Moim zdaniem wyciśnie, 180 to no, lekko. 190 pójdzie i tak już mamy, 200 kg karmy już mamy od Aral Farmu. Mam nadzieję, że nas nie szukacie, bo to jest... Przedstawiciel, żeby tu nie załadował, że tu 200, bo będziemy sami... Nie, zresztą ze swojej kieszeni też mogę kupić. Akurat na taki cel to mi nie szkoda. Dobra. Pójdzie! Dawaj. 3, 4, mocno! Dobra, pójdź. Dawaj! Lekko. Macie, 190 na kartoflach. Ja z całego, ja pamiętajcie, ja każdemu życzę dobrze. Dla mnie z całego serca, żeby wziął 300. 210 jak on weźmie, to po prostu chylę, ja osobiście chylę mu czoło. Mimo tego, że jest, wiadomo, na tej swojej diecie i tak dalej, ale ten chłopak nie robił z pół roku klaty w ogóle. On robił martwe ciągi, robił przysiady, robił barki, klatę odpuścił. Ja jestem po prostu w szoku, że on wycisnął dzisiaj 200 kilo, nie? Ja po prostu chylę czoła, nie? Dobra, jedziemy. Jak wycisnę? Ale to będzie 210 kg. No to po 200 kg. Weź albo zbój, bo się pewnie czuję. Dobra. Co tu jest? 2-1. Czekaj, weź ręce. Dawaj, musisz. Dobrze złapałeś? Tak. On weźmie to. Ciężko, on bardzo ciężko, ale weźmie. Dawaj. Dawaj. Teraz, jeb. Dawaj! Kurwa, dawaj! Jest! Brawo! Mówiłem, bardzo ciężko, ale weźmie. O, 20 poszło. Zaskoczony jestem, bo tego nie trenuję. Moim zdaniem pójdzie. Psychicznie się przygotuj, bo ty, on ma problem z głową, bo ja widziałem, jak on wszystko. 190 wziął dwa razy, nieraz sam na siłowni, to było lekko. Kurwa, 200 kładzie i jemu w głowie siada. Jemu jakby nie powiedział, że tam jest 200, no by to wycisnął. Ale zobaczymy teraz. Konrad, a powiedz tak szczerze, no to kto w Polsce czy na świecie dwie stówy wyciska w wieku 40 lat bez towaru? Bo ja mam jeszcze wam powiem taką ciekawostkę, ja mam 40 lat, nie? Ja mówię, mam 22 lata, ale kręciłem się po różnych siłowniach w
Polsce, czy tam w Polsce, tak? Mam dużo znajomych takich, tak, wszystkich mam takich znajomych, którzy trenują, no bo innych nie mam, no bo nic innego w życiu nie robię, tylko trenuję. Nie znam nikogo, kto by naturalnie dwie paki wycisnął, naprawdę nie znam. Słuchajcie, ja coś wam powiem. Ja tam teraz jaja, żarty i tak dalej. Ważę 150 kg. Ociosałbym się na kurwa 118 i jeden by z podziwu nie wyszedł. Tylko, że... nie nadaje się na żadne diety, no i tu jest mój problem. No nie, musieliby w głównie kurczaka zamknąć. Tak, musieliby w głównie ten kurczaka zamknąć i wszystkie pizzerie. I chodzi ktoś za nim, żeby go tam pilnować. I w sklepie nikt by mi nie mógł Coca-Coli sprzedać. No. Słuchajcie, kocham ćwiczyć, bardzo lubię ćwiczyć, ale zawodowym kulturystą to raczej nigdy nie zostanę. Nie, ja też. To dieta by ukończyła. Dieta by mnie zabiła. A ja bardzo lubię wyciskać. No dawaj, podchodź po te dwie paki. Dawaj, podchodź. No już chwilę podchodź jeszcze. Dawaj, ja pójdę. Moc! Jeśli ja bym nie chciał. Dawaj. Moc, moc. Rekka, szczupka, dawaj. Idzie. Gotów? Czekaj. Tylko uważaj. 3, 4, góra. Góra. Dobra. Nie dzisiaj, niestety. Ja za wolno opuszczam. Nie potrafię szybko opuszczać. Ale to jest głowa, bo 190 jest, no to jest głowa. To przy opuszczaniu nie jest to dla mnie ciężkie. Przy opuszczaniu nie jest to dla mnie ciężkie, ale nie po prostu nie potrafię zrobić tego ruchu szybko, dynamicznie i tyle. Jak mam się przyznać, w klacie na powtórzenia byłbym zrobiony na pewno. Nie zrobił tyle dłużej co ty. Na powtórzenia? Setką bym nie dał rady tyle co zrobić. No nie, tego, nie wiem, nie trenuję tego, ale... Nie chciał się mierzyć, jeżeli chodzi o powtórzenie. 210 kg jest, 210 kg karmy. Rilfra musi kupić dla schroniska w Łowiczu. To jest najważniejsze. Akcja charytatywna. Ja już po 2-2 się nie kładę, boję się kontuzji. 10 kg w te, 10 kg w te karmy, to już różnicy nie robi. Cel osiągnięty. Cel osiągnięty. Szczytny cel osiągnięty. No, tak. Następny materiał. Zobaczycie nas już z Konradem wyciskających karmę. Nie! Karmę, wyciskających karmę na czas schroniska. Ja już następnego wyciskania przez następne pół roku na klatę nie przewiduję. Barki, przysiady, tam, to idzie za plecami, czyli joki, kule, żadnych wyciskań. Co, 2,10 się udało zrobić? Sam jestem w szoku, że to... A komu się udało, to się udało. Ale no, 190... Ty masz z głową problem, ty masz problem ze wyciśnięciem. To jest problem gościa, który ma problem z psychiką przy takim ciężarze. Tam jest tam byłoby 198, on by to wycisnął. Bo by było 19 z przodu. Jest dwójka z przodu, on już się zapali psychicznie. Ja 190, no to widzieliście sami, no 190 widzieliście sami. Nie? Powiem wam szczerze, nie biorę nawet żadnych suplementów, teraz ani nic. Odpuściłem te treningi tej klaty na miesiąc nie robiłem klaty. Ogólnie trochę jestem podziemiony, ale broń Boże się nie tłumaczę. 190 biorę lekko, no 200 mi się niestety nie udało, no nie? Dobra, pokaż gościa, który nie bierze i bierze 190. No tylko, nawet niech waży te 150. Ja nie ma tego chyba człowieka, zobacz. Tylko, że to mój as w rękawie, no to jest, że po prostu nigdy nie byłem na środkach jakichś tam dopingujących. Trzeba w końcu chyba wejść. Tylko. Ja nie mówię, że nie wejdę, bo pewnie po 40 przejdę na ciemną stronę mocy, bo to wtedy po prostu będę potworem, jeżeli chodzi o wyciskanie na klatę, no bo robiąc klatę naturalnie około 200 kg, no to później jak się czymś wspomogę, no to myślę, że będą to wyniki po no ile? Jestem ciekaw. Ile to może być? No po 300? Nie wiem, ja się nie znam. Zależy jaką wagę bym zrobił. Ja się nie znam na wyciskaniu w ogóle, wiesz, tak jak widzicie, ja nawet jak wyciskam nie mam żadnej techniki tam. No nie potrafię wyciskać, bo tego po prostu nie robię. Ja nie chcę masy nawalić, nie chcę ważyć 140, nie chcę ważyć 150 kg, no bo wtedy no jakbym ważył 150 kg, no to klatę bym miał na pewno około 300 kg, no. Na pewno. Ja wyciskałem 160 kg w szczytowej formie, jakbym wyciskałem 160 kg 3-4 razy na wąsko, no takim chwytem wyciskałem 160 kg, nie? Może, ja... Za karku wyciskałem 150 kg. A się nie lubię jakoś, ja mam słabą klatę, nie lubię tej klaty robić. My dzisiaj tą klatę robiliśmy, szczerze mówiąc, dla zwierząt i, tak. I trochę dla... Ja robiłem tą klatę dla niedowiarków, bo na kanale Real Pharma tam pojawiły się informacje właśnie, że nic nie biorę i tyle wyciskam, no i to było dużo negatywnych komentarzy, że kłamie, że kłamę, że to, że tamto. Ja jestem bardzo uczciwym człowiekiem, to, że jestem czysty jak woda z Lichenia, no to wiedzą moi koledzy najbliżsi, wiem ja sam i nikt więcej mi to szczęścia nie jest potrzebny, bo ja nie potrzebuję nikogo oszukać, okłamać, ani nic, bo to było w stosunku nie fair do samego siebie i do odbiorców, tak? Do ludzi.
i nie wiem, na dzień dzisiejszy po prostu jesteśmy zadowoleni. Ja 190 kg wziąłem lekko, Konrad 210, gdzie ja się nie spodziewałem i szczerze mówiąc, jak on to wycisnął to oko mi wypadło na podłogę. Ja bym myślał, że wycisnął ze 170, bo teraz na barki wycisnął w stanie, to, w stanie barki, to wycisnął 160 kg, bo myślałem, że mniej na klatę wycisnąć na te barki, nie? Dlatego jestem z przodu, nie? Ale jak wiemy, jak wszyscy wiecie, ci, którzy znają się trochę na sporcie, strongmanom, tak Krzyśkowi czy Konradowi nie jest potrzebny akurat wielki nie. wycisk na klatę, tylko wiadomo, martwe ciągi, barki, przysiady, no to jest ich domena. Tego nie mam na zawodach, za to nikt nie zapłaci. Tak? Na tym im najbardziej zależy i ja po prostu rekreacyjnie wyciskam sobie na klatę, bo to bardzo lubię, a im ta klata jest po prostu niepotrzebna, więc 210 kilo, tak jak Konrad tu dzisiaj zaprezentował, no to dla mnie to jest szok, nie? No i jeszcze, ja jeszcze chciałem, mam takie, nie wiem, krótkie przesłanie dla młodzieży ogólnie, która ćwiczy na siłowni i no niestety czasy są takie są, że po prostu ludzie przychodzą na siłownię i od pierwszego, drugiego treningu już zaczynają korzystać ze środków zakazanych z czarnej listy, no czyli ze sterydów, tak? To jest podstawowy błąd, bo nawet jeżeli chcesz w przyszłości się koksować albo coś, najpierw musisz utrenować coś sam, musisz mieć wytrenowane ciało, żeby coś później tam wstrzyknąć i były pożądane efekty, a... Musisz zatrzymać się, nie? Tak jak wielu miałem kolegów z swojego, którzy zaczynał, też wcześniej brali, później przychodzili jakiś pułap i wiesz... Jest stop, jest koniec. Wiesz, wszystko już wzięli, co mogli wziąć i już później... Zresztą ostatnio to nie rozmawiali. I chciałem powiedzieć jeszcze, że jeżeli Konrad jest zawodowcem, Krzysiek jest zawodowcem, jeżeli zawodowo nie uprawiasz sportu, po prostu tego nie bierz, bo to ci jest... Bez sensu. Absolutnie bez sensu i absolutnie niepotrzebne. I tak widzicie, no nie wiem czy robi na was to wrażenie czy nie, ale można wycisnąć nawet duży ciężar, nie, po prostu, przepraszam, normalnie odżywiając się, normalnie trenując i tyle, też można zrobić ładną sylwetkę, ładny wynik na klatkę. I mówię, ja po prostu mówię tu do chłopaków, którzy zaczynają trenować na siłownię, nie sięgajcie po koksy, sięgajcie po dobre jedzenie, po dobrą suplementację, ćwiczcie regularnie, zawzięcie, dużo odpoczywajcie i wyniki przyjdą same. A później sobie sami zdecydujecie, czy chcecie przejść na, czy chcecie być naturalami, czy chcecie przejść na ciemną stronę mocy i tyle. Dobra, kończymy materiał jeszcze raz. Dziękujemy teraz Real Farm. Trzymamy za słowo. 210 kilo karmy. I następny, na jutro. I następny filmik jak latamy po schronisku. O, trzymajcie się. Piona. Na razie. Pozdrawiamy wszystkich. Dzięki.